infopodkarpacie.pl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieczorową porą witam wszystkie melomanki, wszystkich melomanów na czele z panem starostą, na czele z kołami gospodyń wiejskich, na czele oczywiście z ojcami jezuitami. Są już wszyscy, od braci kleryckiej począwszy. Są nasze seniorki, zapraszamy, zapraszamy. Miejsca nie braknie. Na zielonej trawce. Cudownie. 200 lat, kochani. Oczywiście nie tak długo jechaliśmy do was z Katowic, z Bydgoszczy, z Tuchowa. 200 lat. Ta stara wieś oczekiwała na dzisiejszy koncert, ale także na to, byśmy w sposób szczególny, artystycznie podkreślili dzień jubileuszu. To 200 lat, kiedy Pan Bóg nie przestaje objawiać tutaj cudownej swej łaski i swojego świętego oblicza pośród tych pagórków, tych dolin, pośród tych wzgórz, pośród tych lasów, pośród tych niw, pośród tego cudownego krajobrazu. Absolutnie rajski ogród. To wszystko pisane Bożą łaską owocuje do dzisiaj. Tak sobie wyobrażam, że przecież to nie jest tylko zwykłe dwustulecie, ale 200 lat Bożej i ludzkiej mądrości, która tutaj się dzieje. 200 lat Bożej i ludzkiej formacji. W wierności Chrystusowi, w wierności Kościołowi, papieżowi, w wierności Ojcu Założycielowi, w wierności Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Tak, to jest miejsce namaszczone wiarą, to jest miejsce namaszczone nauką, to jest miejsce wybrane dla kultury i dla sztuki. Servi Domini Cantores to zespół, który powstał w roku 2004. O, wtedy wyglądaliśmy zupełnie inaczej. Czas obszedł się z nami nie najlepiej. Czas plus pandemia, to zresztą widać, proszę Państwa, jakie ładne chłopaki, kilku ładnych chłopaków ten zespół stworzyło. Cóż to były za głosy, cóż to były za włosy, że popatrzeć miło, o, teraz takie chłopaki w zespole zostały, już im twarze pobladły, już im brzuszki urosły, głowy wyłysiały. No ale proszę Państwa, widać, że ja jestem spod łysicy, prawda? Tego się ukryć nie da. Niemniej jednak przemierzamy Polskę, Europę i świat cały. To beze mnie, ale tamci to jeżdżą po całym świecie. Przemierzamy świat cały po to, by Ewangelię głosić także śpiewając. Księża, którzy zdecydowali się na to, by ewangelizować muzyką. Oczywiście nie czynimy tego sami, wybieramy zawsze najlepszych artystów. Dzisiaj z nami absolutnie muzyczna rodzinka. Małżeństwo, które kilka lat temu błogosławiłem. Oni są coraz młodsi, a ja, no wiadomo. I mam to szczęście, że mogę z nimi współpracować, prowadząc klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Pani doktor Mirella Malorny-Konopka, pianistka rewelacyjna i najlepsza, i jej wspaniały małżonek Mateusz Konopka, pierwszy puzon Filharmonii Śląskiej w Katowicach. No ale zaprezentujmy wybrańców z naszego zespołu, którzy dostąpili tej łaski i zostali zaproszeni na spotkanie z muzyką i sztuką, na spotkanie z tym cudownym światem w starej wsi. Otóż ojciec Tomasz Jarosz, redemptorysta z Tuchowa. To dziecko 50 kilka lat temu urodziło się w Gliwicach i gdy przyszło na świat z mlekiem matki, wypiło powołanie. No i oczywiście ten pęd do sztuki i do muzyki. Ukończył dwa kierunki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jeden to organy, a drugi to śpiew solowy. Jest doktorem, ale już coraz częściej myśli o habilitacji. Śpiewa powłóczystym barytonem. Usłyszycie go Państwo w kilku przecudnych utworach. A on, siedzący obok niego, ojciec Rafał Kobyliński,
Mało, że to świeżo upieczony doktor wokalistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach, który kończył klasy śpiewu solowego w dwóch innych akademiach. Jedna to w Bydgoszczy, druga to w Gdańsku. A oprócz tego wykładowca śpiewu solowego i muzyki liturgicznej w Bobolanum w Warszawie. Wszystko się zgadza? Do tej pory się zgadza. Resztę tam sobie ojcowie wszystko wyjaśnią. Człowiek ogromny pasjonat śpiewu i sztuki wokalnej, ale nie tylko tej. Przecież miał już rozliczne kontakty ze sztuką, także z obrazem, także z rzeźbą, kiedy był dyrektorem Galerii Sztuki u jezuitów w Poznaniu. Tak. Galeria została, jego z Poznania przenieśli, teraz już jest w Bydgoszczy, ale to nie na tym koniec jego peregrynacji, zdaje się. Po tych wakacjach coś się jeszcze wydarzy. W każdym bądź razie, jesteśmy w Starej Wsi. Po co? Po to, żeby się po pierwsze z wami pomodlić. W pierwszej części dzisiejszego koncertu trzy najpiękniejsze modlitwy. Rozpoznalibyście je bez pomocy konferansjera. Ale konferencjer jest po to, by koncert prowadzić i doprowadzić do końca oczywiście. Ale także po to, by artyści nie musieli się zapowiadać samym, bo już jedna artystka się chciała zapowiedzieć sama i powiedziała w ten sposób: zaśpiewam państwu pieśni z mojej młodości. A z pierwszego rzędu siedział pan, nieco zdegustowany jej urodą, i powiedział: oto jak z twojej młodości, to chyba będzie Bogu rodzica. No więc proszę państwa, żeby nie popełnić takiego fopa, już za moment Ave Maria Franza Schuberta, niemieckiego romantyka w wykonaniu, rzadko się tak wykonuje, na puzon i fortepian. Oczywiście w wykonaniu tej wspaniałej muzycznej rodziny Mirella Malorny-Konopka i Mateusz Konopka zaraz się pomodlą za nas, za wszystkich melomanów, pomodlą się za to dwustulecie, za ten cudowny jubileusz, za to wspaniałe jezuickie dzieło, które rośnie. Niech rośnie, niech się rozwija, niech potężnieje i niech przynosi błogosławione owoce. Potem Servi Domini Cantores zaśpiewają na dwa głosy kompozycję Gaetano Donizettiego, włoskiego kompozytora operowego, który pośród swoich utworów ma oczywiście także utwory sakralne. Będzie to Ave Maria napisane jak operowy dialog. A na zakończenie tej pierwszej modlitewnej części koncertu Wolfgang Amadeusz Mozart i jego motet eucharystyczny Ave Verum Corpus Natum Ex Maria Virgine. Witaj Chrystusowe ciało, prawdziwe ciało, narodzone z Maryi Dziewicy. Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na błogosławieństwo niebios, które tu na tej ziemi nosi jezuickie imię. Nosi także jej imię, bo przecież jesteśmy tutaj zaraz obok tronu łaski, obok świątyni, którą wybrała sobie na miejsce kultu Najświętsza Maryja Panna. W tajemnicy swego zaśnięcia i w niebo wzięcia Najświętsza Maryja Panna Staromiejska. Wiejska. Thank you.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, Sancta Maria Mater Dei, Sancta Maria Mater Dei, et in cora mortis nostre, et in cora mortis nostris. Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, plena, et in cora mortis nostre, et in cora mortis nostris. Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, plena, et in cora mortis nostre, Ave Maria, gratia plena, et in cora mortis nostre, Ave Maria, plena. Ora, ora, pro nobis.
Proszę Państwa, zajrzyjmy do kroniki jezuitów w Starej Wsi. Jest rok pański 1821. Właściwie wigilijny jest wieczór. A tu, po dwóch miesiącach od momentu wydania zgody przez cesarza Franciszka II, jest już wszystko gotowe. I klasztor, i kolegium, i nowicjat. Przejęty po Paulinach wraz ze świętym obrazem kościół i klasztor służył będzie ojcom jezuitom do dziś, a od dziś na kolejne 200 lat, a może i aż do skończenia świata. Niech tak będzie. Przecież w tym miejscu bronili Boga i człowieka, ale bronili także ziemi polskiej, która była wtedy pod zaborami. Zresztą za to właśnie zostali skazani na banicję. Szybko jednak cesarz doszedł do wniosku, że lepiej mieć jezuitów, mieć ich po swojej stronie, niż ich nie mieć. Sprowadzono jezuitów na powrót w to samo miejsce. I są do dziś, broniąc tutaj także dobrego imienia polskiej ziemi. Stąd też w naszym repertuarze dzisiejszym trzy koronne arie Stanisława Moniuszki, bo właściwie jezuici w Starej Wsi rodzili się wtedy, kiedy na świat przychodził Stanisław Moniuszko. 200 lat temu. Arię Miecznika, kto z mych dziewek, serce której z drugiego aktu opery Straszny Dwór, wykona ojciec Tomasz Jarosz. Ja zaśpiewam arię Stanisława z jednoaktowej opery Verbum Nobile, także Stanisława Moniuszki. W wykonaniu ojca Rafała usłyszymy arcytrudną, popisową arię tenorową Cisza dokoła. Arię Stefana, arię z kurantem z trzeciego aktu opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Niech więc dzieje się sztuka, niech więc płyną polskie melodie, niech w tym miejscu świętym tworzą bukiet wdzięczności naszej przed boskim obliczem. Serce której cnych afektów plącze nić, by uwieńczyć swe konkury, musi dzielnym człowiekiem być. Tęgą duszę i postawę niechaj wszyscy dojrzą w nim. Śmiałe oko, serce prawe musi mieć i splatać w jeden rym. Musi splotać w jeden rym. Musi cnót posiadać wiele, kochać Boga, kochać bratni ród. Te
tęgo trzęsać parabele, grzmieć z gwintówki gdyby z nut. Mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej, na skinienie oddać krew, na skinienie oddać krew. Niech to będzie chęć nieznana, żyć obyczaj stary swój. Niech kontusza i żupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu taki, kto za traczek odda pas, komu tym na koperczaki nadaremnie straci drogi czas. Nadaremnie straci czas. Kto z wygiewek serce której swych afektów plącze nić, musi dzielnym człowiekiem być. Mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać krew. Musi kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać krew. Słonko nie jaśnieje z górnych sfer, niechaj strumień bystry rwący wstrzyma bieg, przytłumi szmer. Nakaż ptactwu niech nie śpiewa, gdy mu śpiew dał świata król. Niechaj wiosna nie odziewa zielonością drzew i pól. Nie zamilknie śpiewny ptaszy, gdy wiatr straci barwę swą. O tak samo serca nasze na skinienia głuche są. Nie zważając na przeszkody, potok płynie pośród skał. Muszą kochać serca młode, bo Bóg na to serca dał. Bo Bóg na to, bo Bóg na to serca dał. Thank you.
cisza dookoła, noc jasna, czyste niebo, księżyc płynie swobodnie po przestrzeni bez chmur. Tajemnych uczuć niepojęta władza odbiera sen, tęsknotę naprowadza. W sercu marzenie staje się potrzebą, tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, myśl o wzroku pięknej Hanny. Mówią jasno w chwili tej, że czarami, że czarami oczy jej. Tak, niezawodnie, bo wszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach. Nie, nie, nie myślmy o tem, baczność, Stefanie, wszak się przyrzekło żyć w bezszennym stanie. Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty prowadza w obrót zegar ten popsuty. Przestał bić. A teraz gra. Boże mój, melodia ta o jakież chwile przypomina, jak rozżarza w piersi krew mój ojciec kole rodzinnym naszym, mnie lub Zbigniewa, starszego syna, ucząc drewnianym władać pałaszem. Tak często nucił ten sarmacki śpiew. Słyszę tę piosnkę z dziecięcych wspomnień echem, jak płynie z piersi ojca do niebiańskich stref. Widzę, jak matka z anielskim swym uśmiechem strzeże synów, swoich synów i grających w cieniu drzew. Zgonie w ojca łonie skonał ten
śpiew, serdeczny śpiew. Jak rodzic ten pieśń swobodnie nuci, gdy za najświętszą sprawę spieszy oddać krew. Widzę, jak matka niepewna, czy on wróci, wzywa Boga, prosi Boga, by łagodził wojny gniew. Nosu się rodziła po twym zgonie. W ojca łonie skonał ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Ja to mówię ze zgromadzonej publiczności. Słuchajcie, każda opera chciałaby mieć takiego tenora. Umówmy się, że ojcowie jezuici tego nie słyszą. Niech się dobrze za niego modlą, bo naprawdę ma chłopak wielki, wielki dar i złoto w głosie. Niech obdarza wszystkich tym swoim talentem przy świętym ołtarzu, na estradach, wszędzie niech się dzieli tym, co od Pana Boga dostał. Oczywiście jak będę u redemptorystów, to będę chwalił ojca Tomasza. No ale jestem u jezuitów. Jak się cieszę, że Państwo w ten malowniczy wieczór znaleźliście czas na to, by usiąść posileni ciastem i nie tylko ciastem przecież, przez koła gospodyń wiejskich, by usiąść i zanurzyć się w sztukę. Ludzie najczęściej w dzisiejszych czasach czasu nie mają. To znaczy mają go na wszystko, ale nie na to, co jest najważniejsze. Nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, mówił jeden z dyrektorów, ważnych dyrektorów, może nawet najważniejszych w jego mniemaniu. Mówił do sekretarki, niech pani nie łączy z nikim, niech pani nie łączy nikogo. Nie mam czasu, mam naradę, jestem zajęty, zrozumiała pani? A liści w czasie tej narady, w czasie tego spotkania sekretarka się dobija do dyrektora. Raz, drugi, trzeci, wreszcie odebrał. Co się dzieje? Żona dzwoni. Powiedziałem, nie mam czasu, zrozumiała pani? Ale żona dzwoni już 10. raz. Po co? Ma pytanie, jakie? Chciała zapytać, czy strażakom po akcji gaśniczej daje się napiwek, czy nie? Więc lepiej odebrać. No to mąż nie miał czasu, ale bywają żony, które nie mają czasu. Prawda? No mąż przed zapomniał kluczy do własnego domu. No nie może wejść, no więc dzwoni domofonem, nie pomaga. Dzwoni stacjonarnym telefonem, nie pomaga. Dzwoni na komórkę, nie pomaga. Wreszcie kamień w okno, no jest, no pomogło. Co jest, mówi żona, co jest, 15 razy dzwonię. A ty nie słyszysz, nie odbierasz, co jest, bo odkurzam. A co taka zmachana jesteś? Bo odkurzam w słuchawkach, nic nie słyszę, a dlatego nic nie słyszę, to odkurzam w słuchawkach. No a jak tak odkurzam w słuchawkach, to od pół godziny nie wiedziałam, że mam odkurzacz niewłączony.
Wszyscy się spieszą, wszystkich popędzają, nie ma czasu, nie ma czasu. W moim Będzinie, w którym pracuję w tej chwili, o, to nawet państwo nie wiecie, gdzie to jest naprawdę za górami, za lasami. I to jest w Zagłębiu, tam podobno król Kazimierz Wielki wypoczywał. O, podobno. No, w każdym bądź razie tam, na jednej z restauracji, pojawiło się ogłoszenie, a mianowicie potrzebujemy żywą studentkę na bar, i kobietę na sałatki i pierogi. No, żywa na bar. Ta na sałatki i pierogi może być nieco już nieżywa. Świat porozumiewa się takim językiem, że już się wnet z tym światem nie dogadamy. Pamiętam rekolekcje dla młodzieży. Stoję w drzwiach, zapraszam młodzież. Stoi przy gazetce w kruchcie chłopak. I oczywiście bawi się telefonem. Myślałem, że wyłącza telefon. A on do mnie przy księdza, sorry, jakie tu jest hasło do Wi-Fi? Ja się złapałem za głowę, mówię, Matko Boska. A ten, dobra, ale dużymi czy małymi? Nie mamy czasu. Jak się cieszę, że państwo znaleźliście czas, żeby przyjść, usiąść, zanurzyć się w sztukę. A jest się w co zanurzyć. Teraz, proszę państwa, najpierw Na skrzydłach pieśni. Jedna z najpiękniejszych melodii Mendelssohna Bartholdiego. Oczywiście, że zaśpiewa ją na puzonie Mateusz Konopka wraz ze swoją żoną. Wykonają ten fragment muzyki, który państwa rozkołysze. Potem będzie Schönberga aria Panie mój z musicalu Nędznicy w wykonaniu ojca Rafała Kobylińskiego i będzie się wzbijał na te pianiuśka, na te cudowne filowane nutki, na te forte i na te, ach, w ogóle wyżej niż ten dron. A potem, proszę państwa, arię Don Quixota Śnić sen z musicalu Człowiek z La Manczy zaśpiewa ojciec Tomasz Jarosz i podzieli się z nami tym, co mu w duszy gra. Śnić sen najpiękniejszy ze snów, iść tam, aby sięgnąć do gwiazd. A ja potem będę, proszę państwa, śpiewał dla państwa arię Marcina z operetki Sztygar Karla Cellera. No, Zagłębie, Śląsk, sztygar musi być. I aria o rybaku i pewnej pani, co rybaka nie chciała. Jak to się skończyło, wszystko państwo usłyszycie. Ale najpierw Na skrzydłach pieśni, potem Dwaj ojcowie i ksiądz z Będzina. Gra maestra di musica Mirella Malorny Konopka, brawo!
Paniemu. Nigdy mi nie skąpiłeś swych łas. Daj mu żyć, daj mu czas, zlituj się. Byłby jak syn, gdybym go miał, jeśli byś ty mi syna dał. Przemija czas z roku w rok, im dalej w las, wieku mrok z latami wraz ustaje krok. Przywróć mu serca ład, pozwól iść prosto drogą przez świat. Możesz wziąć, możesz dać, daj mu żyć, daj mu być. Zostaw go, zabierz mnie, daj mu żyć, ocal go. Ze snów iść mój w imię cierpień i krzywd i nieść ciężar swój ponad siły, iść tam, gdzie nie dotarłby nikt, to nic, że mocniejszy jest wróg, że twierdz obległ setki miast, lecz bić, bić się aż do mogiły, iść wciąż, aby sięgnąć do gwiazd. To jest mój cel, dosięgnąć do gwiazd, choć tak beznadziejnie dalekich blask, by zdobyć swój cel i do piekła bym mógł pod sztandarem swym iść, gdyby chciał w tym dopomóc mi Bóg. Właśnie to posłannictwa jest cel, więc ślubuję tu dziś mężnym być
i nie skalać się łzą, gdy na śmierć przyjdzie. I na świetle przystanie się niż sam był, nim zwycięski swój kask, gdzie ten, co ślubował niezłomnie, wciąż iść, aby sięgnąć do gwiazd. Biedny rybak żył i o młynarce pięknej śnił, lecz ona go wyśmiewa wciąż. Nie dla młynarki taki mąż. Wysiadał z łodzi swej na brzeg, pod okno ukochanej biegł i prosił: otwórz, otwórz drzwi, lecz ona z niego drwi. Pomyśl sam i nie bądź zły, popatrz na nas, spójrz, ja i ty, jaka będzie pora z nas. Żegnaj więc, nadaremno tracisz czas. Więc nadaremno tracisz czas. W daleki odjechała świat, nie było jej przez kilka lat. Wreszcie wróciła do swej wsi, zmieniła się od tamtych dni. Gdy nocą lśnił księżyca krąg, podeszła pod rybaka dom. Rybaku, chodź nad morze brzegu, ale on na to rzekł: pomyśl sama i nie bądź zła, popatrz na nas, spójrz ty i ja, jaka będzie para z nas. Żegnaj więc, nadaremno tracisz czas. Nadaremno tracisz czas. Proszę państwa, ale przecież ja nie po to, żebyście mi państwo brawo, absolutnie, są komary i dlatego trzeba walczyć, a jeżeli przy okazji można to robić rytmicznie, no to naprawdę skutek jest podwójny. Artysta się cieszy, a wszyscy są zdrowsi. O co chodzi? Proszę państwa, o tych przedmałżeńskich potyczkach śpiewamy sobie tak oczywiście na frywolnie i bujając się, jak to mówi piosenka, bujaj się fela, bo jutro niedziela, ale przecież wiemy, że są to historie niekiedy malowane rzeczywiście niejednym żartem, bo przecież to wiadomo od tysiącleci,
że małżeństwo jak dobra chemia. Trzeba się trzymać zasad, by neutralizować kwasy. To przecież, proszę Państwa, zasada jest znana. Zasada jest znana, no wiadomo. Ten, który kocha, ta, która kocha, wzajemnie się o siebie troszczą, a on się jej boi. Zresztą jak kolega go zapytał, boisz się żony? No co ty? W życiu? Nigdy. Nie boisz się? No nie. A ona już o tym wie? No jeszcze nie, bo się boję jej to powiedzieć. Dlaczego? Skąd ten lęk? Proszę Państwa, kobiety przywiązują wagę do szczegółu. W jednym domu rozsypała się sól. I co mówi żona? A oj, będzie kłótnia, sól się rozsypała. A mąż mówi, no ale można by może jakoś to załagodzić. Nie, bo się nastawiłam. Więc dzwonią do bogatego domu, żeby pana poprosić do telefonów, bo to były jeszcze czasy, kiedy komórkowych telefonów nie było. Już niektórzy z publiczności to w ogóle nie znają takich czasów, nie pamiętają w ogóle. Ach, no ale proszę Państwa, były takie czasy, że dzwoniło się stacjonarny. Czy można pana prosić? Pan wyjechał, mówi gosposia. Pan wyjechał, pana nie ma. Chyba nie na wypoczynek, bo pojechał z panią. Ilu to się rzeczy można ciekawych dowiedzieć. A dzwoni świeżo poślubiona, dzwoni do swojej matki, no bo to kogo zadzwoni? Mamo, pokłóciłam się z Mariuszem. Naprawdę, pokłóciłam się z Mariuszem. I tak mu się dobiorę do skóry, tak mu dopiekę, że jadę do ciebie na miesiąc. Niech zostanie sam. A matka mówi, czekaj no córuś, jak mamy mu dopiec, to ja do was na miesiąc przyjadę. No, wszyscy się cieszą, panie są zadowolone, panowie biją brawo, to znaczy łapią komary, a co? I proszę państwa, póki się ściemni, bo to już widać, że zachodzi, że słoneczko, skoro masz zachodzić, to my kilka melodii, ale takich absolutnie włoskich, takich spod neapolitańskiego nieba. I tu za moment ojciec Rafał Kobyliński, non ti scordardi me, nie zapomnij o mnie, gołąbeczko. Ojciec się zgodził przetłumaczyć refren na język polski, żeby panie wiedziały, o czym to jezuita wieczorami śpiewa. Myśmy mu dali tę piosenkę, bo gdyby do papieża doszło, to jakoś na jezuitę może będzie miał baczenie i mu to wszystko wybaczy. O świętej Łucji będzie śpiewał ojciec Tomasz Jarosz, to ten z nas największy i z dużą brodą. Będzie śpiewał, państwo się kołyszcie razem z nim, tak jakbyście byli tuż przed lazurową grotą, gdzieś tam na Capri i niech nam sprzyja święta Łucyja. A ja, proszę państwa, zaśpiewam pieśń Mama, io son tanto felice perché ritorno da te. Czyli mamo, jestem taki szczęśliwy, że wracam do ciebie. Cesare Bixio, a wszystkim akompaniuje Mirella Malorny. Ja tylko poproszę o więcej światła dla pani. Czy maestra jeszcze widzi nutki? Jeszcze tak, ale ta ciemność, czy damy jakoś radę? Przynajmniej tu stoi jakaś bateryjka. Jest to do czego włączyć, ale nie chodzi o... Ja wiem, że ojciec chce oświetlić panią Mirelkę, ale tu... Pani Mirelka świeci swoim... Nie z tej strony, ojcze. O, proszę tylko... Najpierw tak się włączę, ja... No podziwiaj się i... że Pawełek mnie już po prostu. Partirono le rondini dal mio paese freddo senza sole. Cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità.
senza addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io ti amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. C'è sempre unita nel mio cor per te. Non ti scordar di me. Razem. La 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 la. Choć za rok lub dwa przygasną już wspomnienia te, zachowaj w sercu to, co było me. I nie zapomnij mnie. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że stąd was już nie widać. Dobrze, że was jeszcze słychać. Czyli jesteście.
mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice viver lontano perché mamma solo per te la mia canzone vola. Mamma sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore forse non s'osano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la nina nanna da lor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringer al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so se ne più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so sono più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Mamma. Mai più. Cudnie, cudnie, fantastycznie, naprawdę. Bardzo się cieszę, że są panie, że są panowie i że są dzieci. Tam gdzieś koło ciasta, ale są, jakie to cudowne, fantastyczne. Przecież, mój Boże, przecież bez tych dzieci nie ma przyszłych pokoleń, nie ma żadnej dla świata nadziei. Niechże więc będą piękne rodziny, niechże będą bogate w dzieci, bogate w wiarę, nadzieję i w miłość, która będzie nosiła konkretne imiona i która będzie Bożą miłością, wcieloną miłością przecież obecną pośród nas i w nas. Dzieci, o nich teraz trzeba by żart jakiś powiedzieć. Pamiętam w jednym z kościołów zmienił się proboszcz. I ten nowy proboszcz, nieco młodszy od tamtego, który był starym proboszczem, przyszedł do parafii oczywiście jako reformator. I powiedział, że to muszą być zupełnie nowe zasady uczestnictwa w liturgii. Liturgia to nie jest, jak to powiedział, mnóstwo rozproszeń. Tu, tam rozglądamy się, nie wiadomo czego szukamy. To musi być wiara, to musi być nadzieja, to musi być miłość, to musi być skupienie, to jest liturgia, to jest święte działanie. Upatrzył sobie konfesjonał, z którego widział wszystkich. I celebransa, i wierny lud Boży, i organistę. Oczywiście celebrans na swoim miejscu, lud Boży w głównej nawie, organista na chórze, liturgia się odprawia w rycie rzymskim, wszystko tak, jak życzy sobie proboszcz. Proboszcz tylko siedzi w konfesjonale i się rozgląda, oczywiście z takim modlitewnym namaszczeniem. Jedno z dzieci wyłamało się spośród tych zasad i reguł. Taki trzylatek bezzębny chodzi boczną nawą i ma zadanie, taką zabawę, zagląda do konfesjonału, do księdza proboszcza. Proboszcz spina brwi. Chciałby spojrzeć na dziecko z przyganą,
oddać je w ręce rodziców, a rodzice zupełnie skamienieli. Nie wiedzą, jak się zachować. Pamiętają zasady: święta liturgia, święte skupienie, ani kroku. A dziecko chodzi i zagląda proboszczowi do konfesjonału. W pewnym momencie w liturgii po komunii świętej zarządzona przez proboszcza i święte księgi cisza. A chłopiec znowu w bocznej nawie, znowu do konfesjonału i mówi do proboszcza tak półgłosem, ale w całym kościele słychać: co tak cicho siedzisz w kącie? Na! To dopiero początek pytania dziecka. Co tak cicho siedzisz w kącie? Narobiłeś w pampersa? Kościół zareagował w ten sposób. No i wszystko jasne. I zdaje się, że reguły uczestnictwa w świętej liturgii w tamtej parafii trochę zelżały. Szef poluzował pampers. No, tak to czasem bywa. Zresztą czego się można po dziecku spodziewać? Dwie matki żyjące, mieszkające w tym samym bloku ustaliły, że przecież nie będą dwa razy dziennie chodzić do przedszkola, żeby dziecko zaprowadzić i dziecko przyprowadzić, tylko się będą wymieniały. Jedna zaprowadza swoje i cudze, tamta przyprowadza cudze i swoje. No i w ten sposób nie będą tyle kilometrów robiły, przecież szkoda butów. Tak się umówiły. Więc ta druga matka ubiera przy wyjściu z przedszkola dziecko tej pierwszej matki. No i ubiera. I ubiera. Doszło do bucików. Dziecko dla swojej wygody siadło na ziemi i siedzi. No to ta pani musiała się przy tym dziecku prawie położyć. Wzięła parę butów, założyła. Umordowała się, bo buty w żaden sposób nie chciały wchodzić na dziecięce nóżki. A dziecko się podparło i mówi tak: ale ja mam dziwnie, bo mam lewy na prawej, a prawy na lewej. Pani mówi: ojej, no rzeczywiście, lewy na prawej, prawy na lewej. Zdjęła te buty i włożyła jeszcze raz, ale teraz już lewy na lewą, prawy na prawą. A dziecko: ale to nie są moje buty. No to kobieta zdjęła buty, a dziecko: no bo to są buty mojego brata, ale mama kazała mi w nich chodzić. Więc kobieta po raz czwarty nałożyła buty. Teraz już lewy na lewą, prawy na prawą. A ponieważ to była zima, więc kobieta patrzy z miłością na dziecko i mówi: masz płaszczyk? Mam. Masz buty? Mhm. Masz czapeczkę? Mhm. Masz szaliczek? Mhm. A rękawiczki? Nie mam. A gdzie masz? W bucikach. I dogadaj się tu, człowieku, i świętej trzeba sobie życzyć oczywiście cierpliwości. Proszę Państwa, jak się cieszę, że Państwo mieliście cierpliwość dla nas. Już za moment ostatni punkt programu, nieco rozbudowany. Oczywiście, przecież to miało być impreza do 24. I jeszcze koła gospodyń wiejskich nie powiedziały ostatniego słowa. Czy już, przecież my liczymy na to, że tam jeszcze coś zjemy, a ostatnie panie sernik wynoszą. No nie. No trudno. Przyjedziemy na 300-lecie, już się wpraszamy, to się wtedy najemy sernika. Słuchajcie, ojciec Rafał Kobyliński, to jest ten bez znicza, bo ten drugi se przyświeca jakimś zniczem z ogrodu biblijnego. Coś cuda na kiju. Nie wiem skąd on wyczaił to światło. Ale proszę Państwa, ojciec Rafał Kobyliński ma nie lada gratko. Oczywiście, jeżeli go Państwo zobaczycie, bo już nic nie widać, to on ma płyty do sprzedania, ale jak pięknie nagrał, razem z kolegami, ale ci są dużo gorsi. Więc proszę Państwa, on tam jest z dwoma najlepszymi polskimi organistami, nagrywał w Leżajsku i w Bardzie Śląskim. Warto kupić. Ojcze, jak ojciec wycenia swój talent? Ile to za płytę? Bezcenny. No więc to wiadomo, proszę Państwa, co łaska, ale nie mniej niż 20 zł. Żeby się ojcu zwróciło za bilet do Leżajska i za bilet do Barda Śląskiego. A my, proszę Państwa, już za moment zaśpiewamy jedną z najbardziej jezuickich melodii, jeżeli tak można powiedzieć, bo to będzie temat z filmu Misja, Nella Fantasia. Marzę o takim świecie, w którym jest cisza i miłość, i spokój. Marzę o takim świecie, o Bożym marzę świecie. A potem
O Sole Mio w naszym wspólnym wykonaniu, a potem, a może jeszcze coś będzie potem, ale to już wszystko będzie zależało od pewnego słowa, które albo usłyszymy od publiczności, albo nie usłyszymy. Servi Domini Cantores, ojciec Tomasz Jarosz, ojciec Rafał Kobyliński, ksiądz Paweł Sobierajski i maestra di musica Mirella Malorny-Konopka. A za moment dołączy do nas mistrz puzonu Mateusz Konopka. A teraz Ennio Morricone i Nella Fantasia. Nella fantasia io vedo il mondo giusto, lì tutti vivono in pace e in onestà. Lo sogno d'anime che sono sempre libere, come fantasia, io vedo un mondo chiaro, e anche le notte è meno scura. Lo sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole. Fantasia, esiste un vento caldo che sotto nella città come amico. Lo sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole. Fondo l'anima.
O sole mio, niechże słońce świeci nad tym dobrym, Bożym miejscem na ziemi. Niechże to będzie słońce boskiego błogosławieństwa. Niechże to będzie słońce, które przyniesie wam i splendor, i chwałę. I niechże przede wszystkim Boża dzieje się w tym miejscu chwała. Boża dzieje się w tym miejscu sprawa. Boża dzieje się w tym miejscu rzecz. Na kolejnych 100, na kolejnych 200 i więcej jeszcze lat. O, już wiwatują. Będą pióropusze? Nie, nie, nie. Na razie jeszcze nie. Ale śpiewajmy. O sole mio! Che bella cosa la giornata è sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa la giornata è sole. Tu sole, più bello io te, o sole mio, stan pronti a te, o sole mio, stan pronti a te, stan pronti a te. Quando fa notte, o sole se ne scende, me viene quasi la malinconia. Sotto la finestra tua restaria. Quando fa notte, o sole se ne scende. Proszę Państwa, nadszedł czas, żeby włączył się do koncertu chór ze Starej Wsi. Państwo wszyscy ten chór stworzycie i za moment będziemy śpiewać 100 lat czcigodnym ojcom jezuitom. 200 lat. 300 lat. 300 lat. Przebijamy. Ale oczywiście kolejne 100 lat. Przecież nikt nikomu lat nie liczy, ale myślimy o latach kolejnych. W takim razie La Spagnola. Dołącza do nas nasz puzonista. Brawo. I z całego serca, z pełnej piersi śpiewamy, a wspólne śpiewanie, pozwólcie Państwo, że będzie zależało od tego albo od tego palca. Ciekawe, którym będę dyrygował, sam nie wiem. Thank you.
regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti, nella stanza d'amore, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Stretti, stretti, nella stanza d'amore, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Amo con tutto l'ardore, anche sincero con me, degli animi e il cuore, li può ben presto veder. Amo con tutto l'ardore, anche sincero con me, degli animi e il cuore, li può ben presto veder. Astre nella stanza d'amore, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Stretti, stretti, nella stanza d'amore, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Stolat, 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 niech żyją nam, jeszcze jeden, jeszcze raz, żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam. Jeszcze jeden, jeszcze raz, sto lat, sto lat niech żyją nam. Mirella Malorny Konopka, Mateusz Konopka, ojciec Tomasz Jarosz i ojciec Rafał Kobyliński oraz ksiądz Paweł Sobierajski. Brawo! Coś takiego. No proszę państwa, właściwie to nic nie mamy. Ja coś mam. Laudaty do mnie. To tylko z pamięci. Proszę państwa, no to tutaj naprawdę to duża woda mineralna dla naszej wspaniałej pianistki, bo to z totalnego zaskoczenia, po prostu utwór z ubiegłego roku, bo to teraz się rzadko śpiewa, więc absolutnie, ale pod warunkiem, że ten cudowny chór się włączy, tylko że ja państwa wreszcie usłyszę. Bo bis usłyszałem oczywiście, ale ja muszę państwa usłyszeć. Chodzi tylko o to, bo tekst jest absolutnie prosty. Będziemy śpiewać po włosku. La 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 la. Nie la 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 la, bo to jest po polsku. Tylko la 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 la. Jak pendolino z Rzeszowa do Warszawy. La 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 la, la 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 la. Powtórzmy wszyscy. La 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 la, la 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 la. No jesteście cudowni, fantastyczni i tacy punktualni. Czyli maestra, robimy teraz po prostu próbę. Próba chóru. Soliści, jak to się mówi po śląsku, dychnij se ino jeden z drugim. A my tutaj proszę i... La 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 la. No i teraz to samo, proszę państwa, i teraz to samo, to samo, to samo i la 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 la. La 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 la. Jeszcze raz to samo. Proszę państwa, przecież mnie nie zmuszajcie tego, żebym ja śpiewał do 24. Uczcie się szybciej, ja mam prawie 60 lat, ja już nie mam siły. Więc słuchajcie, śpiewamy razem. La 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 la, bo patrzcie co ja robię. Ja tu się żyłuję, a tam ci pauzują, no. I la 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 la
la la la la la la la la la la. I jadymy, jak to mówią na Śląsku. Saseraninam ja sono montato. Tra la la la. Tra la la la. Collado vedi spetti ancora ingrato. Tra la la la. Tra la la la. Con l'acqua c'è in del fuoco masse fuggi. Tra la la la. Tra la la la. E non ti corra presso e non ti struggi, tra la la la, tra la la la, e la 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 la. La 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 la. Bierzemy was na ten Śląsk. A co? Taki chór. Proszę Państwa, ja oczywiście kaleczę śląską mowę, bo przecież to jest dwoje Ślązaków. To oni by mnie tu poprawili, w każdym calu są na tyle grzeczni i kulturalni, że tego nie zrobią. Ale jak tacy uni są dobrzy, to ja, proszę Państwa, opowiem Wam może jeden, a nawet dwa żarty po śląsku. Dajecie radę z tymi komarami jeszcze, czy nie? Ja, dajecie. No to teraz uwaga, dwóch kolegów. Jeden drugiego pyta, ty Bercik, chodzisz ty jeszcze z tą Maryką od matlożów? Nie chodzę z nią już. A to i dobrze, że z nią nie chodzisz, bo żech się takich rzeczy oni dowiedział, co ani byś nie uwierzył. A po czemu ty już z nią nie chodzisz? Ja z nią nie chodzę, bo żech się z nią ożenił. Wy rozumiecie śląskogotka, ja? No to tutaj mam i no drugi, ale mam napisany i Jeronie nic nie widza. Jak to zrobić, żebym jową to świćno, który tutaj, masz no telefon. Nie mam czym. Ja, chopie, Mirelko, masz ty tutaj ta twoja, ta, kajo to mam. Mateusz, świeć i no tu, bo przecież nic nie widzę. Ja taki jestem mądry, że to musiałem napisać, proszę Państwa. No matko jedyna, no nie, no jak babcie w trybciach, no przecież miałem to. Ja to zaraz znajdę. Może tak jest, proszę Państwa. Otóż tak, uwaga. Jednego boroka rozoperowali i w brzuchu mu nożyce ostawili. To też go musieli drugi raz operować. Jeszcze po tej drugiej operacji do siebie nie przyszedł, jak w los do sali doktor, co go operował i padł. Nie ma tutaj mojego cylindra, a ten borok z miejsca zemdlął. No to już było po polsku i po śląsku. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja walczyłem z moim telefonem, bo chciałem sobie też światełko włączyć, ale przecież ja jestem tylko z Będzina i nie umiem się obsługiwać. To jest po prostu wstyd. No ale słuchajcie, teraz kończymy dzisiejszy koncert. Tak, proszę Państwa, bo my przed nami droga daleka, żebyśmy tylko nie jechali tą samą drogą, którą żeśmy tu jechali. Ale to była trasa tak absolutnie malownicza, że jechaliśmy już między dwoma miedzami, bo tak nas GPS poprowadził. I być może ten dobry, Boży człowiek z traktorem, co wlazł do rowu, do tej pory w tym rowie siedzi. Ale zdaje się, że to jest jego traktor, jego rów, także jest blisko domu. A myśmy do was dojechali. Słuchajcie, w takim razie modlimy się za was i dla was, uwielbiając Wszechmogącego Boga za 200 lat jezuitów w Starej Wsi. Niechże się mnożą te lata, boska niech rośnie tutaj chwała, kult Matki Najświętszej, niech wam sprzyjają wszyscy święci patronowie z nieba. A teraz Laudate Dominum Charlesa Gounoda. Przed wami Mirella Malorny Konopka, pianistka. Mateusz Konopka, puzonista. Ojciec Tomasz Jarosz, redemptorysta. Ojciec Rafał Kowieliński, jezuita. I ksiądz Paweł Sobierajski. Thank you.
tam konfirmata est, superos misericordia, misericordia Deus. Exoritas Domini, manet in eternum, veritas Domini, manet in eternum. Laudate Dominum, omnes gentes, laudate Deum, omnes populi, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Deum, omnes populi, laudate Dominum, omnes gentes, laudate Deum, omnes populi, omnes populi, omnes populi, omnes populi. Mateusz Konopka, Mirella Malorny-Konopka, ojciec Rafał Kobyliński, ojciec Tomasz Jarosz i ksiądz Paweł Sobierajski. Niech żyją ojcowie jezuici! Niech żyje stara wieś! Ad majorem Dei gloriam! A gdyby ktoś ich płytkę chciał, to ja będę tutaj w narożniku stał. To rzeczywiście nic nie widać was, muszę potwierdzić. Ale trudno było wyśpiewać 200 lat, ale się udało, nie? Całe 200 lat wyśpiewać pięknie. Dziękujemy za tę ucztę muzyczną i mamy nadzieję, że to jeszcze w naszych uszach i sercach będzie długo brzmiało. Dziękujemy bardzo i życzymy dobrej nocy. Info podkarpacie.pl